Przechodzimy teraz, proszę państwa, do gościa, który nas zafascynował swoją codziennością. To znaczy, i o którego już kilka tygodni prosiliśmy, żeby do nas wpadł. Udowadnia, że można świat cywilizowany pogodzić ze swoją dziką naturą. Witaj serdecznie, dzień dobry panu. Paweł Kowalski, miłośnik gór pod... To jest mikrofon, proszę pana, i trzymamy go jak najbliżej brody. Ale chcielibyśmy porozmawiać o twoich podróżach, które właściwie, może zaczniemy w sposób jakże nudny, bo wydawać by się mogło, że tak twoja praca na co dzień, ona nie jest nudną, ale nie odbiega od normy. Ja bardzo lubię swoją pracę. Przyjeżdżasz, odbijasz kartę, robisz swoje, albo też pracujesz na komputerze zdalnie, natomiast... Mam praktykę pewnie już wcześniej. Można sobie taki szczyt zdobyć? Czy jest dużo stresu też podczas wspinaczki, jak się okazuje? No na pewno nie ma. Bracie, proszę cię. Spokojnie. Napiję się wodę. Napiję się wodę. Łyk wody, słuchaj, bo w tygodniu... Bo rzuciłeś też na jakiś czas tę pracę. Był taki moment. Pamiętam to bardzo dobrze w sercu Himalajów. Ale prócz trawiaście, góry są olbrzymie. Dużo tej zieleni i potem im idziemy wyżej, tym ten krajobraz. Gdziekolwiek się nie pojawiliśmy, mogliśmy szybko schodzić bądź zrobić szybką fotę na szczycie. Ta fota wygląda tak, mina Marcina bezcenna. Chodząc też, już kiedy było bezpiecznie, byliśmy na płaskim, tutaj... Pracuj... Są kapitalne chłopaki z Kazmetu. Rewelacja. Tak? No proszę, jaki z tego morał, słuchaj, nie schodzisz poniżej 6 tysięcy i tyle. Tak. Żadne równiny. Gdzie odsyłamy na twojego bloga? Ku inspiracji, tak jednym zdaniem? To jest bardzo dobry trend. Jeżeli ktoś chciałby ciebie poznać, to powyżej 7 tysięcy najlepiej. Tam odsyłamy. Blog nazywa się Na jednej linii, zapraszam wszystkich. Raz jeszcze wielkie pozdrowienia dla chłopaków naszej polskiej grupy ratowniczej na Kazbeku, którzy tam jeżdżą właściwie w swoim zupełnie wolnym czasie. To jest dla nich wielka pasja, ale też robią niesamowitą ratowniczą robotę, czego dowód mamy u nas w studiu. I strzyte kolano.